Dzień dobry, dzisiaj kolejna niedziela Wielkiego Postu, niedziela Letare. Nazwa pochodzi z 66. ostatniego rozdziału Księgi Proroka Izajasza. Radujcie się, cieszcie się. To jest niedziela śródpostna, nazywana Małą Wielkanocą. W całym porządku liturgicznym, właśnie w samym środku Wielkiego Postu, Kościół pokazuje nam już Wielkanoc. Nie wiemy, jak będzie wyglądała. Nie wiemy, czy spotkamy się w kościołach, kaplicach, na nabożeństwach, czy może będziemy jeszcze ciągle musieli być w domu. Ale jedno jest pewne. Nie chodzi o datę, ale chodzi o przesłanie. Bóg jest naszym zmartwychwstaniem. Jezus jest naszym życiem. A dzisiejsze teksty biblijne mówią o posiłku, o mannie z nieba, o chlebie, ale także o tym, co wspomina Izajasz. Radujcie się, uśmiechajcie, jeżeli to możliwe, bądźcie zadowoleni. Ale nie dlatego, że nie wiadomo, co się dzieje, że będziecie mogli wychodzić z domów i że zagrożenie ustąpi. Ale cieszcie się i radujcie, bądźcie zadowoleni tak, jak mały osesek, dzidziuś, który jest przyłożony do piersi swojej matki i ssie zapamiętale jej pierś. I w ten sposób nasyca się dobrem. O tym pomyślmy dzisiaj, że kromka chleba, którą otrzymaliśmy dziś i dostaniemy jutro, to błogosławieństwo. Ktoś dla ciebie przeorał pole, obsiał je. Ktoś zebrał plon, zmielił mąkę, a następnie ulepił z niej bułkę chleb po to, aby po wyciągnięciu z pieca, abyś ty mógł nasycić nią swój głód. Dzisiaj słowo naszego Boga jest pokarmem codzienności. Dlatego możemy Go błogosławić i Jemu dziękować za zmartwychwstanie, którego doświadczamy każdego dnia. Nie w związku z datą, nie w związku z tym, czy będziemy mogli, czy nie będziemy mogli pójść do kościoła, ale dlatego, że zmartwychwstanie jest w nas. Jezus żyje w każdej i w każdym z nas. Jest dzisiaj w każdym domu i w każdej rodzinie, przy każdej osobie, która wzywa Jego imienia. Błogosławionej niedzieli. Do zobaczenia i do usłyszenia.